Siemano, siemano! Cześć i czołem! Kluski z rosołem! Dziś jest ze mną Milki! Dzień dobry! I jest również ze mną przerażający, jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny, prawda? Palionobot! Witam! Co my tutaj w ogóle robimy? Zaprosiłem cię, Palionobot, na dzisiejszy odcinek, bo wydaje mi się, że nikt tak jak ty się nie sprawi w tej roli. Ogólnie mamy tutaj planszę. Jest tutaj dokładnie... Emilia, szybko policz, ile plansz? Ile pól? 12. Jak to? Dlaczego tak szybko policzyłaś? Nie wiem, dojrzałam się i pomnożyłam 3 razy 4. Dobrze, to jest to. Dobrze. Uczycie widzowie, jak chcecie liczyć tak... Zabicia. Co? Będą jakieś bossy do zabicia. No, Emilia jest pierwszym bossem. Nie, ej, nie, proszę cię, nie, proszę cię. Muszę wam powiedzieć taką ciekawostkę. Wiecie, co się dzieje? Zawsze jak zaczynam nagrywać, bzyku wchodzi na serwer. Zawsze. To jest... Ja już to po prostu mógłbym stworzyć taki bingo mojego nagrywania, bo po prostu bym odhaczał to i tam byłby taki najczęściej zaznaczany punkt, to byłoby właśnie bzyku wchodzi na serwer, jak ja zaczynam nagrywać. Zawsze. Dobra. Pokazał mi potężnych bossów. Pokonałem każdego. Dobra. Tam, o i właśnie, wchodzi i wychodzi, to się zawsze dzieje. Dobra, chodź tu, Palionobot. Słuchajcie, mam tutaj 6 skrzynek, w każdej z tych skrzynek, nie możecie patrzeć, z tyłu są tabliczki, nie wolno patrzeć. Z tyłu jest napisane, co jest do zbudowania i po prostu wybieracie, co mamy do zbudowania. Ja dzisiaj nie będę wybierał, wybieracie tylko i wyłącznie wy, kto z was chce pierwszy wybierać? Ja. No to ty wybieraj. Śmiało. To wybieraj, wybieraj. Dobrze, to wybierz. Wybierz. Ja pokażę z tej strony. Dobra, co my tu mamy? Rower! Do zbudowania rower. Każdy sobie bierze te bloki. I mamy do zbudowania rower. Rover. Jak ja mam na tym zbudować rower? Nie wiem, to jest inwencja. Nie widziałeś tego, przecież jest takie małe. Inwencja twórcza tu musi być. No trudno. No trudno. Dobra, wiecie co? Rower faktycznie może być duży, więc zbudujcie go stąd. Do tyłu, także tu wyskoczycie sobie troszkę, nie? Czyli że może wystawać, no, tak? Zróbmy tu, że może. Dobra, 3, 2, a jeszcze no czas patrz, muszę. No i patrz, to jest za Polską. Czas muszę ustawić. Czas. Dobra, 2 minuty mamy na zbudowanie każdego. Ja jestem troszkę w plecy, czas start. Dobra, lecimy z koksem. Dobra, robimy coś takiego. Robimy tak. Dobra, bo ja tu miałem taki pomysł fajny na rower. Fajnie, ja zrobię... to są już wymyślone pomysły, a ja nie mam pomysłów wymyślonych, ja to będą brzydkie te budowle moje. No dobrze, Emilia, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo, tak? Ty powiedziałeś, że będzie łatwo. Powiedziałeś, ej, nagramy fajny odcinek. Tymczasem odcinek. No i fajny jest, co chcesz. Ja dobra, pierniczę. Coś takiego. I tu siedzenie może jest. Wystawać, a może bardzo wystawać? Nie interesuje mnie, to mój będzie wystawać. Dobra, niech twój wystaje bardzo. No mój też troszkę wystaje. No ja mam taki motocykl, bym powiedział nawet bardziej. Dobra, pogróbmy mu kółka, tak żeby on miał naprawdę grube koła. Grube, takie, żeby były naprawdę pokaźne. Teraz zróbmy tak. Coś poszło nie tak, ja pierniczę. Ja co poszło ci? Co poszło ci nie tak? A nic, nie patrzę tu lepiej. Dobra, no ja mam... Ej, mój rower jest taki piękny, jest mój rower! Nie, no coś... O kurde, Palionobo, co tu się wydarzyło? Co to jest? Masz jakiś problem? Co to jest? Kurczę, Emilia, co robi? Ja już skończyłem, ja mam idealny rower. Kurde, no ja nie mam robić rowera, ja nie potrafię w ogóle nawet wyznaczyć dobrze tego. Zrobiłem. Już zrobiłem źle, tak musi być. To jest git, tak jest idealnie, oj tak. No widzowie, czy to nie jest najpiękniejszy rower, jaki widzieliście w Minecraft? Ja mam taki z bocznymi kółkami, może by było powiedzieć. Czekajcie, zrobię tu boczne kółka normalnie w tym. Patrzcie, robię boczne kółka. O. Tu i teraz to sobie wchodzi tu, o, jest git. Mamy boczne kółka. No jaki rowerek fajny zbudowałem. Dobra, no widzę, że tu Palionobot też co nieco kombinuje fajnego. Emilia, jakie ma siedzenie wysokie, co jest? To jest z monocykl, to jest ja z monocykla, nie? Ja nie widzę, co ja robię, naprawdę. Dobra, ja siadam na mój rower. Ja, prezentacja idealna. Kurczę, skończyłem, niesamowite, że tak szybko mi poszło. Ej, zostało wam 10 sekund. Nie. 10 raz, sekund. Jak dwa, wygrałeś? Ty, co ty, jakie trzy. Wygrałeś? To co twoje, co ty, nie wygląda jak rower w ogóle. O, Emilia ma taki... Ej, dobra, stop, kurde, czas stop. Dobra, ocenki tych, tylko, o nie przygotowałem sobie tych tabliczek. Nie przygotowałem sobie... Dobra, piszcie może tak. Niech każdy sobie liczy punkty, dobra? Dobra. Czy chcemy zapisywać na tabliczkach? Nie wiem, jak chcesz. Możemy na książce zapisywać. Dobra, to ja będę zapisywał. Dobra, to zacznijmy od roweru Emilii. Mhm. Ocena, Palionobot, twoja jest potrzebna. Nie, jest całkiem cool. Oceniajmy może od 0 do 5. Od 0 do 5. Od 0 do 5. Ej, czemu od 0 do 5? Nie, bo będzie mi się 0 do 10. 5? Nie, od 0 do 10. Ale co za różnica? No bo wy będziecie mieć od 0 do 10 i będziecie mieć pewnie. Nie, no wszyscy mają od 0 do 5.
Tak? No dobra. Tak, okay. Tak. Albo od 1 do 5 zróbmy, żeby nie można było dać 0. Albo do, nie, od 0 do 5. Dobra, od 0 do 5. Co mówisz, Palenobot, ile? 5. Kurde, najwyższa nota, najwyższa nota. Ale dobra. Ładny jest ten rower, nie mów, że nie jest. To Milki ma 5. Dobrze, okay, no to w takim razie, aha, jeszcze ja. Ja daję notę, dajmy może, no podobał mi się ten rower, ale nie aż tak, no 3 dam. Trzy dam, no bo jest fajny, ale on proporcjami jest to. Patrz, to jest taki rower, że jak zahamujesz, to on się przewróci do przodu na bank. Na 100% nie, się przewróci. I ma, przede wszystkim ma krzywe kółka. Jest źle, źle jest tak zrobiony. Specjalnie. Dobra, Palenobot, Emilia, oceniasz jego rower. No. Jak oceniasz mój rower? Ja myślę, że jeden. Dobrze. Jak to jeden? Jak to jeden? No, jeden. No przestań! Powiedz to troszkę. Paliono. Bot. Dobra, jeden. No przestań! Dobra, dobra, Palenobot, słuchaj, ja ocenię lepiej. Dwa, mi się podoba. No widzisz, masz 2 od Filipa. Ode mnie masz 2. No dobra, może być. Fajna ocena, nie? Jeden. Dobra, i ja, i moja ocena, na mojego musicie ocenić jeszcze. Twój. Nie oszukujmy się, ale to jest najlepszy rower, jaki został zbudowany w Minecraft kiedykolwiek. Co? Ja nie wiem, nie widzicie, tutaj jest idealnie chwycona kierownica. Masz fajnie chwycone te do trzymania. Tu masz, kurczę, tu masz pięknie 2 kółka zrobione. Ale zobacz sobie, jak mój rower wygląda. Nie, no dobra. No. Spójrz tam. Co tam widzisz? Robota widzę. To jest prawdziwy robot, to jest prawdziwa maszyna. No ale to nie ma być maszyna, to ma być rower. Rower to nie maszyna. Maszyna działa bez działu człowieka. Ale są rowery elektryczne. Rower to maszyna prosta, jest maszyną. Dobra, niech ci będzie. Czyli jakie oceny? Ja mówię 2. Sorry, Filip. Dobra, Palenobot. 3. Niesamowite to jest. No dobra. Dobrze, to w takim razie kolejne zadanie. Kolejne mamy do zrobienia. Ja stoję tu, odkładam sobie tutaj to, co użyłem do tego, nie chcę tego już. Kolejne do zbudowania. Emilia, wybierasz. Dobra, wybieram to. O, ale wybrałaś, pochodnia. Uuu. No, to jak na Emilię, to dobrze. Pochodnie Milki. Które? Pochodnia. Kurde, no jak które? No, aha. Dobra, uwaga. Gotowi jesteście? 3, 2, 1, 0. Nie. Jesteście w start. Dobra. Robimy pochodnie w takim razie. Pochodnia będzie łatwa do zbudowania, tak mi się wydaje. Dobra. Zróbmy tak. Tu jest czerwone, bo tu się najbardziej żarzy. Tutaj już jest lekko pomarańczowe i odskakuje to na bok. Dobra. I żółte. Odskakuje też tutaj. Tutaj. Tutaj tak. Ojoj, za bardzo zabudowane mi się to zrobiło. I tutaj... Zróbmy coś takiego. Tak. Dobra, nie wiem totalnie, czy to dobrze wygląda, czy to nie wygląda dobrze. To nie wygląda dobrze. Że moje wygląda fatalnie. O nie, no nie, muszę to poprawić. No nie, to mi nie wyszło, widzowie. Pochodnia. W pochodniach nie jestem kiepski. Dobra, ty Palenobot, co ty tam masz? Ja wygrałem. Tak? Zobaczymy. Dobra, zróbmy tak. Dobra, moja wygląda jak jakieś XD po prostu, ja pierniczę, co to jest? No Emilia, no ty się nie nadajesz do tego, no. Słuchajcie, no totalnie nie. Stary, to wygląda tak śmiesznie. Dobra, nie wiem, nie mam pomysłu, niech jest tak. Nie wiem, co ja bym tu mógł nawet zmienić, żeby to było lepsze, szczerze przyznam. Ile mamy czasu? 30 sekund. Dobra, no. Ja myślę, że pas, ja już skończyłam, nie zmienię. No ale i tak twoja pochodnia jest najlepsza. Oho. Auć. Niesamowite. Palenobot, skończyłeś? Podzielałam się. Tak. Okej, no dobra, no to w takim razie stopuję czas i przechodzimy do ocenki. Dobrze, a więc ocenka w tym momencie. Ja zacznijmy teraz od Emilii, od Palenobota najpierw. No znowu ze mnie. Palenobot. Emilia, najpierw oceń Palenobota. Dobra, jak oceniasz? Dobra, sorry, ja tylko temki. No ja o stoiku. Jeden. Najwięcej oceny. To bardziej jak zapałka wygląda, nie? Jeden. Co? Ode mnie niestety... No słuchaj, Palenobot, to nie jest... Jak jeden? No proszę cię, zostaw mnie, błagam. No stary! Ma być 2. No ale no czyli, nie, czyli 4, ode mnie ocena 2, czyli 6 masz tutaj tych punktów. Emilia ma na dany moment 8. A ja mam na dany moment 5. Dobra, tak to będę zapisywał, bo... Yeah. Się z tym pomęczymy. Dobra, czyli Palenobot, ocena ode mnie 2, ode Emilii 1. Teraz ocenimy moją. I dlaczego 5?
uargumentujcie. Okay, ja tutaj daję 3. A palionowot? To mi się kolorystyka nie podoba. Powinna być. Mamy bardziej... wszyscy tą samą kolorystykę. Taka, ale okej. Okay. Powinno być więcej pomarańczowego. Czyli jaka daję ocena? Tutaj trójkę. Trójka, czyli mam 11 punktów. Świetnie, fajny wynik. Może być. No dobra, a w takim razie czekajcie, czyli oceniliśmy palionobota, oceniliśmy mnie, teraz Emilia. No ja moją ocenę tutaj dam fajną, no 4. Uważam, że dobrze jest to zrobione. A palionobot, jaka ocena? 3. Od Emilii? Tak, to no dobra. Łuk, to w ogóle nie wybrał nie są dwa. No gdzie jest to palionobot? On jest przynajmniej na ten. No dobrze, dobrze. Ale mamy oceny. Na dany moment punkt jest, jest taka. Milki ma 14 punktów, palionobot ma 6 i Szczypce ma 11. Jej. Dobrze na widzie. No a nie, czekajcie, wpisałem do palionobota oceny czy nie? Bo tak. Tak, tak, dałem, bo... Dałem ocenę. Dobra, kolejny teraz palionobot losuję. Która skrzynka? Dobra, głowa paliona do zbudowania, let's go. Matko. Ja nie wiem, jak to ma w ogóle palion. Dobra, to jest spoko, bo ja to umiem. Tutaj zróbmy tutaj coś takiego, bo się chyba nie zmieścimy, bo tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, Emilia, ty musisz troszkę tam zrobić tak, żeby wyjść i ja troszkę wyjdę, bo za małe te pola zrobiłem. A palionobot radź sobie. A palionobot musi zacząć od środka i pójść troszkę w lewo, troszkę w prawo. Dobra, gotowi? Uwaga, 3, nie. 2, 1, 0, start. Dobra. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, git. Tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra. No, to mi pójdzie szybko, bo ja to już umiem, już się nauczyłem rysować głowę paliona. Więc, znaczy, no, paliona, bo już, kurczę, już się pomyli, już się zastanawiałem, czy ja powiedziałem paliona, czy palionobota tam jest napisane. Ale paliona, to w sumie na jedno wychodzi. Dobra, oczy. Coś takiego. Dobra, tutaj, oczy, tak. Tutaj musi być czarny. O kurczę, nie trafiłem. Tu, dobra. Tu rozwalamy. To jak wam idzie? Nie idzie chyba. Nie idzie? No to też fajnie. Dobra, tak. Tutaj, o nie, tu źle zrobiłem. Tu źle zrobiłem. Dobra, tu musi być, tak, dobra. Tu nie to. Tutaj wlatuje ten ciemniejszy. Dobra. Zgubiłem szary kolor. Jest szary kolor. Jaki szary kolor? Nie ma szarego. Ale co ty robisz? A to miała być głowa paliona, nie palionobota. Ale dobra, on robi troszkę inną. On jest specjalny. On po prostu nie uwzględnia chyba twarzy paliona i on uwzględnia tylko swoją. Bo chciałam zrobić w 3D. Dobra, ja zrobiłem. O kurczę, Emilia, też dobrze zrobiłaś. Dobrze zrobiłam? No! Ale tak? Jestem w szoku, no! A palionobot, to kurczę, bardzo, że tak powiem, wymagający projekt sobie wybrał. No dobra, no tutaj powiem szczerze, że tutaj, no, jakby inaczej. Z bomby wiadomo, że Emilia i ja mamy 5, no bo jak można ocenić coś takiego, jak to jest zrobione idealnie? Nieprawda. Pomogę ci, palionobot. Przegrałem. Nie dałeś rady? No 7 sekund zostało, no niestety, dobra, przerywamy w takim razie. Więc tak, no Emilia i ja dostajemy po 5, no bo jest to zrobione dobrze. Czyli Emilia ma w tym momencie 19 punktów, ja w tym momencie mam 16, a palionobot zachęci dostaje 4 punkty i to mu daje 10 punktów. Byłem bardzo blisko wygrany. Byłeś, no, troszkę bliżej niż dalej. Dobrze, i ostatnia rzecz do wyboru, więc w tym momencie wybiera Emilia. Dobra, czekaj, ja tu odkładam itemki. Dobra, ja to sobie tu odłożę. Dobra, to ja w takim razie wybieram tą skrzynkę. Dobra. To jest? To jest do zbudowania robot. Nie mogę. Tak, robot. To będzie ciekawe, myślę, dosyć. Sam nie wiem, jak wybuduję robota, ale mam nadzieję, że... Ja też nie. Jakoś to będzie. Dobra, uwaga. Czas, start. Dobra, robimy tak. Ej, szczerze, w ogóle nie mam pomysłu, nie? Dobra, robię YOLO. Tak. Dobra. Najgorsze jest to, że palionobot najlepiej wie, jak roboty wyglądają. Tak. O nie, skończyło mi się. Dobra, wiem, co zrobię w takim razie. Ale to będzie dziwny robot.
Ale mam pomysł na tego robota fajny. O kurczę, podoba Zastro. Mi się. Zastro. Ja nie posiadam takiego pomysłu. Też nie. Dobra, tak. Kurde, jak ja mam to zrobić? Tak. Ojoj, źle to zrobiłem, to wyżej miało być. Dobra, tak. Tak, 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 tak. Tak, dobra. I teraz tu zróbmy jakieś takie... Dobra. Co to jest za robot? Dobra, zróbmy mu nogi jeszcze takie, żeby miały bardziej wydziwione. Dobra, coś takiego. Dobra, no jestem w budowaniu, no fatalny jestem w budowaniu po prostu, nie mam w tym talentu. Zobaczmy, jak to wygląda z daleka. Okej. Kurczę, dziwny jest ten mój robot. Ale dobra, niech jest. Mój też. Niech jest, coś takie. O, to wiem, zrobimy tutaj tak, żeby miał tutaj usta. Po prostu. O, no i teraz wygląda jakoś lepiej. Teraz to wygląda jak jakiś... Jakiś, kurczę, minionek. Minionek. Kurczę, Emilia, jaki masz duży robot. A palienobot, co on to robi? Co ej, on buduje z jakiegoś wiem, obcego? Jak mój robot. Dobra. No nie wiem, ja się poddaję, bo ja już nic więcej nie wykonam. O, czas stop i tak. Dobra, okay. Koniec czasu. Pora przejść do oceny. Co to jest? Nie no, Emilia, ty nie masz całkiem to... fajnego robota, szczerze. Patrz, co ja zrobiłem. Ej, tu jest też całkiem cool. Fajny, nie? Ja mam najlepszego. Dobra, przejdźmy do oceny. Zacznijmy od mojego, bo od mojego ani razu nie zaczynaliśmy. Mhm. Więc moje. Ocenka do mojego, proszę. Wygląda na jak jakiś krab. No to oceny, proszę. Od 0 do 5. 3. Dobra, czyli mam 19, ja a myślę, że mili? Ja też dam 3, no. Dobra, czyli mam 22. 22 punkty. Dobra, teraz zróbmy ocenę albo nie, Palionobota. Mhm. Palionobot, no podoba mi się nawet ten robot, jest całkiem ciekawe, dam 4. Ja znowu daję 3. Dobra, czyli ma Palionobot 17 punktów. No przecież to jest duża, a ten... Powinna dać piątkę. Powinna dać. No ale nie, no ale Palionobot, no to wiesz, no on ma dziwne kształty, nie? I tak to fajne, jakby całkiem ciekawe. No i dobra, i Emilia. Człowiek magnes. Podoba mi się w miarę. Podoba mi się to, że tam na górze te zielone są tak nierówno. Co? O, było się ten... A, się pomyliłaś, a to jest... Wygląda jak kółko? Kukła. No to ocena, Palionobot. Jaka ocena? 2, dobra, mega. Czyli ma 21 punktów. I teraz Emilia. Ja powiem, jaka jest punktacja, dobra? Emilia ma 21 punktów, Palionobot ma 17 i Szymson ma 22. Co oznacza, że jeżeli dam ci jeden punkt, mamy remis, jak dam ci 2, to wygrałaś. No. I... No więc jaka jest twoja? Ja daję ci punktów 5. Nie wygrałam. Wygrałaś. Wygrała, bardzo mi się podoba ten robot. Bardzo mi się podoba ten robot, a ja fair play jestem i ja nie będę tutaj robił tak, żeby wygrać specjalnie. Więc Emilia wygrała, brawo. Nie podoba ci się ta konkurencja, ale słuchaj, nie wiesz jaka była wygrana. Uwaga Emilia, wygrałaś taczkę gruzu. Yeah, kurde moje marzenie, zawsze dzięki. Jezu, nie ma problemu, dzięki, nie ma problemu. Taczka gruzu dla ciebie do odebrania po odcinku. Yeah. A ja tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie. Trzymajcie się, pozdro, elo! Bye, widzowie.